Hej, nie pochylać. Drugi dzień na Wyszczawnicy i teraz jedziemy pociągiem. Wyciągiem na Palenicę. Piękne widoki. Thank you.
Gdańska Orlica i można tutaj sobie coś kupić i zjeść, albo też przenocować. Jak się już ta idzie gdzieś w góry i potem chce się już mieć blisko na trasę, to można tutaj sobie przenocować, zjeść. Zeszliśmy ze Sokolnicy i teraz idziemy do Krościenka zielonym szlakiem. Więc potem do Szczawnicy wrócimy małym busikiem, dla mama, i tam coś zjemy. I dostaliśmy od pana medal. O właśnie, tam była taka mała budka, w której można było sobie kupić jakiś magnes. Coś takiego. Lub medal. I jakieś widokówki. Bo też tam oczywiście można było sobie przebić pieczątkę. Więc kto chce, to sobie może kupić pamiątkę z Sokolnicy. Sokolnicy.